Pani Barlano, na czym polega wyjątkowość tego obiektu, że zrobił takie wrażenie tutaj na komisji nagrody? Wydaje mi się, że może trochę też tą formą, która jest taka niestandardowa, a jednocześnie przez to, że jest taka inna, to wpisuje tutaj się bardzo dobrze w kontekst miejsca, bo z jednej strony skośne dachy nawiązują do domu ze spadzistymi dachami, a prosta forma wejścia nawiązuje do tych tradycyjnych polskich klocków, które też tutaj w otoczeniu się znajdują. To jest jakby jeden aspekt taki przestrzenny, ale z drugiej strony wyjątkowość chyba polega na tym, że tutaj takiego miejsca brakowało w tej dzielnicy i ci ludzie się teraz autentycznie tym cieszą. Ilość imprez i wydarzeń, jaka odbywa się tutaj w tych obiektach, no jest dowodem na to, że to miejsce tu było potrzebne, że to się sprawdziło i że absolutnie jest wykorzystywane zgodnie z założeniem, można powiedzieć, w 100%. Też można powiedzieć, że wpisał się projekt i realizacja w czas, w trudny czas. Absolutnie. Coś, czego w ogóle nie przewidywałam projektując, to, że takich dożyjemy czasów, w których nie będzie się można spotykać w pomieszczeniach zamkniętych. I wiata, w której teraz obecnie tutaj się znajdujemy, była tylko jako obiekt pomocniczy, który po prostu miał pełnić funkcję magazynową. Na ławki, na, nie wiem, drewno na ognisko. Stał się nagle, przejął główne funkcje i tutaj odbywają się spotkania młodzieży, dzieci, które pod tym schronieniem, pod tym namiotem spotkania organizują sobie właśnie też jakieś własne towarzyskie. Marleno, to jest tak, że można ten obiekt przenosić teraz do kolejnych dzielnic Rybnika? Absolutnie tak, ponieważ forma jest tak uniwersalna, to ta właśnie zmienność formy powoduje, że można te obiekty składać jak klocki i w zależności od kształtu działki, od otoczenia, można je dostosować i gabarytem, i ustawieniem względem siebie do zasanej sytuacji. Także jak najbardziej tak. To takie zresztą było założenie świętej pamięci Wojtka Studenta, który był inicjatorem całego tego pomysłu. I chodziło właśnie o to, żeby wymyślać taką formę, która będzie się dała zaadaptować w różnych lokalizacjach.